Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o tzw. rędzie wdowiej, jej wysokość została znacząco okrojona wobec wstępnych zapowiedzi. Renta wdowia ma umożliwić wdowom i wdowcom pobieranie emerytury i renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Pierwotnie projekt obywatelski zakładał możliwość zachowania swojego świadczenia i powiększenia go o 50% renty rodzinnej po osobie zmarłej, lub, jeśli będzie to korzystniejsze, pobieranie w całości renty rodzinnej po zmarłym małżonku i uzupełnienie jej o połowę swojego świadczenia. Te plany zostały mocno okrojone. W okresie od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku drugie świadczenie będzie wypłacane w wysokości 15%, a od 1 stycznia 2027 roku w wysokości 25%. Kwota pobieranych świadczeń nie może być wyższa niż trzykrotność minimalnej emerytury w Polsce. Za trzy lata rząd ma dokonać weryfikacji wskaźnika wysokości świadczeń, aby ocenić możliwość jego podwyższenia. Pod ustawą podpis złożył prezydent Andrzej Duda, co ostatecznie przesądza, że regulacje wejdą w życie.